Komenda Główna Policji przedstawia słuchowisko Skarb Żywoustego na motywach komiksu Artura Grzędy i Wojciecha Cichonia pod tym samym tytułem. Warszawa, okolice Mostu Poniatowskiego. Policja! Ręce do góry! Nie ruszać się! Do wozu z nimi! Mamy ich! Pełen sukces! A co to za dzieciaki tam się gapią? Zabierz ich stąd! Ujacie! Klara, zobacz! Policja złapała prawdziwych bandytów! Miłosz, Olo! Chodźmy bliżej! Jeny! Olo, widziałeś ile radiowozów? Ale historia! Jak opowiemy w szkole... A co wy tu robicie? To nie jest miejsce dla dzieci. Pani oficer, chcieliśmy tylko popatrzeć. Marsz do domu. Ale proszę pani... Żadne ale. No idźcie już. Trójka przyjaciół ze szkoły. Klara, Olo i Miłosz niechętnie posłuchała polecenia komisarz Kasi Przygody. Wciąż byli pod wrażeniem policyjnej akcji zatrzymania groźnych przestępców. Miłosz, a widziałeś, jakie mieli karabiny? To były pistolety maszynowe, dyletancie. Co? Olo, Miłosz, no przestańcie się kłócić. Ręce do góry. Policja, mam cię, bratku. Przestań się wydurniać na ulicy. O matko, ale będzie, jak dzieciaki w szkole dowiedzą się, co widzieliśmy. Kilka dni później w szkole. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Mamy dziś gościa. To jest pani komisarz Katarzyna Przygoda z Komendy Głównej Policji. Pani komisarz odwiedziła dziś naszą klasę, żeby opowiedzieć wam o zasadach bezpieczeństwa w mieście. Dzień dobry. Chłopaki, patrzcie, to ta sama policjantka, co była wtedy na moście. Proszę pani komisarz, a co to byli za bandyci, co ich wtedy złapaliście na moście Poniatowskiego? A, to wy. Nie mogę wam nic powiedzieć, ponieważ trwa śledztwo. A w takiej sytuacji nie wolno udzielać informacji. O nie! Ale my prosimy! Nie, naprawdę nie mogę o tym mówić. Przyjechałam dziś do waszej szkoły, żeby nauczyć was, jak zachować się, kiedy znajdziecie się w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Prosimy. Tak, prosimy. Moi drodzy, kiedy jesteście świadkami jakiegoś niebezpiecznego wydarzenia, dzwońcie na policję pod numer 997 albo 112. I pod żadnym, absolutnie żadnym pozorem nie próbujcie sami przeciwdziałać. Jesteście jeszcze dziećmi. Policja przyjmie zawsze wasze zgłoszenie i natychmiast przyśle pomoc. Rozumiecie? Rozumiemy. Oczywiście, że rozumiemy. Tak, rozumiemy. Gdy sami jesteście w niebezpieczeństwie, też dzwońcie na te numery lub powiadomcie najbliższą dorosłą osobę. Czy chcecie mnie jeszcze o coś zapytać? A może nam pani opowiedzieć jakieś niezwykłe policyjne przygody? O, albo kryminalne historie. Tak, prosimy. Tak, prosimy. Dobrze. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej okolicy, w pobliżu waszej szkoły, miała miejsce zuchwała i tajemnicza kradzież. Kurier Warsza! To było wiele, wiele lat temu, jeszcze przed wojną. W willi nieopodal mieszkał bogaty arystokrata, Michał Toporczyński. Pochodził ze starego wielkopolskiego rodu, sięgającego korzeniami czasu pierwszych piastów. Michał Toporczyński brał udział w powstaniu wielkopolskim, walcząc o niepodległą Polskę,
a po zakończeniu walk mieszkał w Warszawie, w tej okolicy. Pod koniec lat 30. do jego willi włamała się szajka złodziei, którzy skradli wiele kosztowności. Pyzy, gorące Warsza, pyzy! Warsza. Ukradli! O mój Boże! Ukradli! Wszystko ukradli! Panie komisarzu, otworzyli sejf! Śledztwo prowadził komisarz Marian Rodek. Okazało się, że Michał Toporczyński był powiernikiem niezwykłego skarbu. Panie Toporczyński, czy może pan powiedzieć, co zginęło z sejfu? Panie komisarzu, tam był relikwiarz. Cały ze złota, wysadzany drogimi kamieniami. To bezcenny skarb, zabytek z XII wieku. Jest przechowywany w naszej rodzinie jeszcze od czasów Bolesława Krzywoustego. Niech go pan znajdzie. Błagam pana, panie komisarzu. Zabezpieczcie odciski palców. Daktyloskopia nam pomoże. A i zróbcie zdjęcia. Kradzież wywołała wielkie poruszenie. Michał Toporczyński był znaną postacią i powszechnie wiedziano, że był bogaty. Patrz pan, co za zuchwała kradzież! Pewnie weszli, jak spał! Podobno skarby miał jakieś. Proszę się rozejść! Proszę się nie gromadzić! Policja szybko wpadła na trop szajki i ujęła włamywaczy. Byli to Henryk Mrówczyński, znany jako Mrówa, i Antoni Nosowski, znany jako Nohal. Ruszać się! Szybciej! Panie władzo, to jakieś horrendalne nieporozumienie. My niewinni. My nic nie ukradli z tej willi. Cicho tam! Przed sądem będziecie inaczej śpiewać. Panie komisarzu, przyprowadziłem panu gościa. O, stary znajomy! Siadaj, Nohal! Antoni Nosowski, Vel Nohal. Mamy twoje odciski palców. W twoim mieszkaniu znaleźliśmy przedmioty z willi Toporczyńskiego. Nie wywiniesz się. Brakuje jednak złotego relikwiarza. Gadaj, coście z nim zrobili! Skoro tak, to już wszystko powiem. No bo widzi pan komisarz, był taki jeden Grisbach. Mrówczyński i Nosowski zeznali, że kradzież relikwiarza zlecił im jakiś cudzoziemiec o nazwisku Grisbach. To jemu przekazali skradziony artefakt. Policja zorganizowała wielką obławę. Przeszukiwano domy na całym Powiślu. Otwierać, policja! Nic tu nie ma, panie komisarzu. Komisarz Rodek za wszelką cenę chciał schwytać Grisbacha i odzyskać bezcenny zabytek. Niestety, Grisbach wymknął się z obławy. Sprawa ukrytego skarbu nie dawała mu spokoju. Wiedział, że Grisbach wróci kiedyś do Warszawy, żeby odnaleźć tajemniczą skrytkę i wywieźć relikwiarz. Dalsze poszukiwania przerwał wybuch wojny. Komisarz Rodek działał w konspiracji i walczył w powstaniu warszawskim. Niestety, do dziś nie odnaleziono skrytki Grisbacha, ani ukrytego skarbu. Jak to? Nigdy? A co było dalej? To jedna z nierozwiązanych, do dziś, zagadek przeszłości. Wróćmy jednak do teraźniejszości. A pod jakie numery należy dzwonić w razie zagrożenia? 112 lub 997. Proszę pani, a co trzeba zrobić, żeby zostać policjantką? Trzeba być zdrowym, wysportowanym, ale przede wszystkim trzeba mieć dobre oceny i chęć pomagania innym. Bardzo bym chciała zostać policjantką i rozwiązywać różne zagadki kryminalne. Ja na pewno znalazłabym ten skarb. Bardzo proszę, może mi pani dać swój numer telefonu? Chciałabym się tyle dowiedzieć.
Klara! Przestań wreszcie karmić te mewy! Niezwykła historia. I to wszystko w naszej okolicy. Wiecie, że kamienica, gdzie ukrywali się Mruwa i Nohal, stoi do dziś? Wiem, willa Toporczyńskiego też. Właśnie! Musimy znaleźć ten skarb! A wiesz, Klara, że moja sąsiadka, pani Stasia, ma na nazwisko Rodek? Jest już bardzo stara. Może ona coś wie? No dobra, to robimy tak. Miłosz umówi spotkanie z panią Stasią, a Olo wyszuka w internecie wszystko na temat relikwiarza, no i całej tej sprawy. A ty co będziesz robić? Ja? Ja będę komisarzem. Ktoś musi to wszystko porządnie zorganizować. Proszę, dzieci, częstujcie się. Pani Stanisława, a czy słyszała pani o skarbie Krzywoustego? Tylu ludzi go szukało. Pewnie teraz leży przysypany gdzieś gruzami. Komisarz Marian Rodek był moim stryjem. Możecie przejrzeć ten album. O, tu na zdjęciu jest moim ojcem. Stryj Marian to nawet w okupacji go szukał. Ale potem wybuchło powstanie i ludzie mieli poważniejsze sprawy na głowie. Jak to? I potem nikt go już nie szukał? A nie! Pamiętam, po wojnie byłam wtedy w waszym wieku. Jacyś ludzie przyjechali do nas i pytali i o stryja, i o ten skarb. Ale moja mama nic nie wiedziała i nie chciała z obcymi rozmawiać. Mnie też zabrudniła. Pani Stanisławo! A co to za notes? Bardzo stary jakiś. A to pamiątka po moim stryju, po komisarzu Rodku. Takie tam jakieś policyjne zapiski. O, a tu jest nawet jego order. A czy możemy zrobić kserokopię tego notesu? Oczywiście, że możecie. Możecie, możecie, drogie dzieci. W necie można wszystko znaleźć. Słuchajcie, w 1966 roku milicja zatrzymała w Warszawie dwóch obywateli RFN. Czego? RFN to Republika Federalna Niemiec. Tak się wtedy mówiło na Niemcy Zachodnie. Słuchajcie dalej. Którzy szukali w Warszawie złotego skarbu. W dochodzeniu zeznali, że mieli mapę i zapiski jakiegoś niemieckiego oficera, który w czasie powstania ukrył zrabowane monety i biżuterię. Mapa chyba im się nie przydała. Przecież Niemcy po powstaniu zburzyli całą Warszawę. Wtedy wszystko leżało w gruzach. No dobra, ale co to ma wspólnego z naszym relikwiarzem? W zeznaniach było też, że ten niemiecki oficer słyszał, że tuż przed wojną inny Niemiec ukrył gdzieś na Powiślu cenny złoty przedmiot. Ten oficer chciał to odnaleźć, ale przybył do Warszawy tuż przed wybuchem powstania i nie zdążył. Posłuchajcie, co komisarz Rodek napisał w notesie pod datą 18 sierpnia 1944 roku. Zameldował się u mnie chorąży Żbik. Kierował akcją przebijania przejść przez piwnicę kamienic na Powiślu, na ulicy Dobrej. W jednej z piwnic znalazł teczkę z niemieckimi dokumentami. Był tam też paszport na nazwisko Griesbach. Jak tylko będzie przerwa w walkach, muszę tam iść i to sprawdzić. I co było dalej? Poszedł? No czytaj, Miłosz! To jeden z ostatnich wpisów Rodka. Zginął następnego dnia, broniąc powstańczej barykady. No nie! I co teraz zrobimy? Mój tata jest inżynierem. Opowiadał mi, że pod niektórymi kamienicami na Powiślu wciąż istnieją powstańcze przejścia. Nawet w kamienicy dziadków widział kiedyś takie, jak był mały. Próbował nawet tam wejść z kolegami, ale dziadek zobaczył i tata dostał niezłą burę. Dobra, to mamy plan.
Zaczniemy poszukiwania od piwnic w kamienicy u dziadków Miłosza. Początek akcji jutro po lekcjach. Oglądajcie uważnie ściany i ostukujcie. Może znajdziemy jakieś zamurowane wejście. Babcia mówiła, że hydraulicy wymieniają w piwnicy rury. O, tutaj! Świeżo zamurowane. Ale tu nie ma żadnych rur. O, patrzcie, rury idą tam, o tam! Musimy rozwalić te cegły i sprawdzić. Pięścią tego nie rozwalisz. Wrócimy tu jutro z młotem. Jak się dziadek dowie, to będzie wściekły. Żebym nie oberwał takiej bury jak kiedyś tata. Nazajutrz. Włączcie latarki. To Olo będzie kół ściany, a my z Miłoszem staniemy na czatach. Uff, ale narobiłeś kurzu. Matko, nie ma czym oddychać. Ej, cicho, słuchajcie. Coś słychać. Nie wiem, poświeć. Tam ktoś jest. Też gdzieś wykuli dziurę w ścianie i weszli do tunelu. To pewnie hydraulicy. Musimy odwołać akcję. Ale jeden z nich chyba gada po niemiecku. To chyba nie są hydraulicy. Wchodzimy do środka i idziemy za nimi. Klara, to jest niebezpieczne. Może powiemy tacie albo zadzwonimy na 997, na policję. Tłuszcz cię obleciał. Jak się boisz, to zostań. My z Klarą idziemy. No nie, Klara? Tak. To ja pójdę z Olem, a Miłosz niech zostanie na straży. W razie czego ściągniesz pomoc. Klara! Daj rękę! Idziemy! Ostrożnie i po cichu. O matko, ale tu ciemno. Widzę dwóch facetów. Coś tu jest. Nie mogę wyciągnąć. Has, pomóż mi ciągnąć! Tymczasem stojący na straży Miłosz niepokoił się o przyjaciół. W końcu zdecydował się wejść do tunelu i ich poszukać. Nie jestem tchórzem. Tam są. Chyba lepiej zadzwoni na policję. Co ona robi? Przecież zaraz spadnie i ją zobaczą. Jemand is here. To dwoje szczeniaków. Łapisz! Ratunku! Zamknij się! Puszcza! Wach machen wir mit denen. Później pomyślimy, co z nimi zrobić. Teraz zwiążmy ich i pomóż mi wyciągnąć to ze ściany. Miłosz z ukrycia patrzył, jak bandyci złapali i związali jego przyjaciół. Zrozumiał, że musi działać szybko. Klara i Olo mogą liczyć teraz tylko na niego. Muszę ich ratować. Dzwonię na 997. O nie, tu nie ma zasięgu. Trzeba wyjść z tego przeklętego tunelu. Halo? Policja, słucham. Policja? Potrzebna pomoc. Szybko. Wszyscy na miejsca. Gotowi. To wchodzimy. Pani komisarz, ratujcie Klarę i Ola. Spokojnie, Miłosz. Wszystko będzie dobrze. Dzięki tobie. Stój! Policja! Ręce do góry! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Dawaj łapy! Tam są dzieci, pod tamtą ścianą. Nic wam nie jest? Jesteśmy cali, ale rozwiążcie nas! Dziękujemy! To Miłosz was wezwał? Dobrze, już dobrze. Wychodzimy, tylko ostrożnie. Uważajcie i patrzcie pod nogi. Pani Kasiu! Uratowała nas pani! Podziękujcie Miłoszowi. Dzięki, Miłosz. To on zachował rozsądek i natychmiast wezwał pomoc.
Wiedziałem, że na ciebie można liczyć. I sorry za tego tchórza. Nie gniewasz się? Mówiłam wam w szkole, że w niebezpiecznej sytuacji nie możecie sami interweniować. Wiecie, jak to się mogło skończyć? Nie bądź dla nich taka surowa. Powinniście dostać niezłą burę. Następnym razem to zadzwońcie na 997 lub na 112. Dobrze, proszę pana. Dzieci bardzo nam pomogły. To one wpadły na trop poszukiwaczy skarbu krzywoustego. Pani Kasiu, a co będzie z relikwiarzem? Odnaleźliśmy zaginiony relikwiarz. Był w skrytce w tym tunelu. To skarb naszej kultury narodowej. Trafi do muzeum. Dobrze, że tak to się skończyło. Mieliśmy szczęście. Dzięki tobie, Miłosz. Ale to my znaleźliśmy ten skarb. I kto jest najlepszym komisarzem, co? Kilka dni później dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone na spotkanie z komendantem głównym policji. Drogie dzieci, bardzo się cieszę z waszej postawy i gratuluję również waszym rodzicom, że mają takie dzielne pociechy. Może w przyszłości zostaniecie policjantami i jeszcze nie raz będziecie mieli szansę ująć tych, którzy łamią prawo. Pamiętajcie, w pierwszej kolejności poinformujcie policję. Na pewno pomożemy. Najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo. Raz jeszcze wam gratuluję i bardzo serdecznie dziękuję. I tak oto rozwiązała się zagadka sprzed prawie 70 lat. A znaleźliście skarb tego niemieckiego oficera? Nie, ale to zupełnie inna sprawa i inna zagadka, jeśli w ogóle ten skarb istnieje. Skoro nikt go nie odnalazł do dziś, to chyba... O nie, tylko nie to. Chyba nie myślisz poważnie. Jeny Klara! Ty to zawsze wymyślisz coś czaderskiego! Jestem z tobą! Pomysł i realizacja słuchowiska Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Reżyseria Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska. Scenariusz na motywach cyklu komiksów Artur Grzęda i Wojciech Cichoń. Realizacja i udźwiękowienie Konrad Buchholz. W rolę bohaterów wcielili się pracownicy i funkcjonariusze Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Gościnnie wystąpił komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk. W roli Kasi Przygody wystąpiła inspektor Iwona Klonowska. Jako Klara – Joanna Grzępa. Olo – Paulina Iwaniec. Miłosz – Monika Lipiec. Komisarz Rodek – podkomisarz Marcin Szymański. Pani Stasia – podinspektor Agata Guzdek. Michał Toporczyński, komisarz Dawid Marciniak. Nohal, Krzysztof Zaczkiewicz. Niemiec, Konrad Buchholz. Mruwa, Krzysztof Chrzanowski. Nauczycielka, Anna Krawczyńska. Gazeciarz, Andrzej Chyliński. Przekupka, Małgorzata Reks-Stawach. Sąsiadka, Beata Brzemińska. Sąsiad, Jacek Herok. Policjant pierwszy, Konrad Buchholz. Policjant drugi, Sławomir Katarzyński. Narrator, podkomisarz Piotr Maciejczak. Klara, Olo i Miłosz powrócą wkrótce w słuchowisku pod tytułem Zaginiony obraz.